Tak jest, moi drodzy. Wczoraj na oficjalnym kanale gry Brawl Stars została dodana zapowiedź letniej aktualizacji. Gdy ją obejrzałem, mogę śmiało stwierdzić, że wakacje 2019 nie należą do Fortnite'a, nie należą do Minecrafta, tylko do Brawl Stars! Cześć, z tej strony FireRail i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, letnia aktualizacja moim zdaniem jest przesadzona. Z zapowiedzi dowiadujemy się na samym początku, że nowy zadymiarz nazywa się Tick i uwaga, uwaga, będzie za darmo. Nowego zadymiarza będziemy mogli odblokować po osiągnięciu 4000 puszek na Alei Pucharków. Teraz sobie porozmawiajmy, czym tak naprawdę jest Tick. Tick jest metalową, latającą kulą, w której jest uwięziona niesamowita energia. Wyrzuca on pojedyncze pociski, które po zetknięciu z podłożem rozpadają się na 3 miny. I teraz jestem w sumie ciekawy, czy te miny wybuchają od razu, czy po prostu one mogą leżeć do czasu, kiedy nie zadamy drugiego ataku. Jego super atak jest też przekozacki, ponieważ Tick ściąga swoją głowę, a jego głową jest bomba, taka jak w kreskówkach, z lądem, okrągła, i rzuca nią w kierunku przeciwnika. Po czym ta bomba ląduje i chyba, z tego co widziałem z filmiku, sama naprowadza się w kierunku postaci i wybucha. I wiecie co jest najciekawsze? Że tą głowę będziemy mogli zestrzelić. Jeżeli będziesz widział, że taka głowa na ciebie leci, podąża w twoim kierunku, możesz ją po prostu zestrzelić i ona wtedy nie zada ci obrażenia. Fajnie, że Supercell coś takiego wymyśli. Ja już się nie mogę doczekać letniej aktualizacji. Jeżeli wy też nie możecie się doczekać, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, ponieważ za każde 4000 łapek zostawione pod tym odcinkiem w następnym materiale otwieramy aż jednego megaboxa. A pod ostatnim odcinkiem, gdzie odblokowałem Star Power na nowej postaci, zostawiliście aż 14000 łapek w górę, za co jestem wam naprawdę mega wdzięczny, więc w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie aż 3 megaboxy. Przypominam, polujemy na Leona. Ponadto w nowej letniej aktualizacji będziemy mieli dostępne aż 4 nowe skiny. Będzie to mechaniczny kruk, mechaniczny Boo, Robo Mike oraz Robo Spike. Niestety te skiny będą naprawdę drogie, ponieważ będą kosztowały od 150 gemów w górę. A ja z pewnością nagram odcinek z moją dziewczyną JJ-ką, gdzie będziemy ze sobą rywalizowali o takie właśnie ciekawe skiny. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał odcinku, w którym rywalizowałem razem z JJ-ką o jakiś skin, tutaj macie przykładowy odcinek przypięty w karcie. Zobaczcie, jak to będzie się odbywało. Kolejną ciekawą rzeczą, która zostanie dodana wraz z letnią aktualizacją, jest to, że do gry zostanie dodana nowa waluta, która nazywa się Star Points. Jak zdobyć takie Star Pointsy? Star Pointsy będzie można zdobyć, kiedy na danej postaci przekroczymy 500 puszek. Każda nadwyżka puszek zdobyta na tej postaci, czyli na przykład 530 puszek, po zakończeniu sezonu, który trwa 2 tygodnie, będziemy otrzymywali za te 30 pucharków 30 Star Pointsów. A nową walutę będziemy mogli wydać na przykład na ulepszenie naszego dotychczasowego skina. I najważniejszą informację zostawiłem na koniec. Przez całe wakacje, co tydzień, będą dodawane do gry 3 Star Powery. Na chwilę obecną nie wiem, jak będzie się to odbywało. Czy będziemy po prostu mogli sobie wybrać przed grą jakiegoś Star Powera i na przykład grać później na przykład Piperką z Niedźwiedziem, by było to naprawdę mega combo moim zdaniem. Czy po prostu zostaną dodane całkiem nowe moce? Wszystko się okaże, te wakacje zapowiadają się naprawdę przecudownie, więc nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz subika, tak jak wam przypominam. Ogólnie łącznie tych Star Powerów będzie około 27. A teraz przejdźmy na moje konto i otwórzmy 3 zaległe megaboxy z poprzedniego odcinka. Może spadnie w końcu Leon. Jak widzicie, mam megaboxa za przekroczenie 5000 pucharków, więc sobie dzisiaj go otworzymy na samym począteczku. Let's go, wowie! A w nim 235 monet. Mortis, Boo, Pam, Daryl, Jesse, 3 bilety na wydarzenie i podwajacz żetonów. Teraz zbierzmy sobie punkty. Do kogo możemy tutaj sobie dorzucić? Dorzućmy sobie punkty do Spike'a. Spike otrzymał 25 punktów. Jak widzicie, mamy już możliwość upgrade'u na poziom wyżej, więc z pewnością niedługo się jakiś odcinek pojawi, gdzie odblokowuje Star Power na legendarnej postaci. Skoro jednego megaboxa mamy już kupionego, kupmy sobie teraz kolejnego. Doładujmy sobie 170 gemów. Okej, skosiłem się jednak na ofertę za 100 zł, więc obowiązkowo zostawcie łapeczkę w górę. Tak jak przypominam wam co odcinek. Ała, nie to kliknąłem co trzeba, ale otwórzmy już tą skrzynkę. Szkoda, że ją otworzyłem. Jak to się stało? Kurczę. Dobra, macie dodatkowy opening. Okej, otwórzmy sobie megaboxa. Przypominam o umowie z Farelem. Za każde 4000 łapek w następnym odcinku otwieramy jednego megaboxa. Jeżeli jeszcze nie klikłeś lajka, zrób to teraz. Let's go! No to 25 zł psów. Okej, monety. Rosa, Bull, Piper, Mortis, Penny,
No i 7 biletów na wydarzenie. Kurczę, szkoda, że nam nic nie wypadło. W sumie może nawet i dobrze. Niedługo może mi ten Leon spadnie z darmowej skrzynki, bo też chcę zrobić takie polowanie, jak widzieliście. Boostuję sobie skrzyneczki, ale to już niebawem. Kolejna skrzynka, już w sumie ostatnia na dzisiaj. Otwieramy. 330 monet, Dynamike, Penny, Mortis, Darrell, El Primo i jaki bonusik, 2 bilety na wydarzenie. Szkoda, moi drodzy, że niestety nie udało nam się wydropić żadnego nowego zadymiarza. Jak dobrze wiecie, pokażę wam, jak wyglądają moje zadymiarze. Brakuje nam tylko Leonidasa. Dobra, moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj meczyk. Mamy obłędne bloki. A więc tak, moi drodzy, skoro mamy możliwość ulepszenia Spike'a na poziom 9, zobaczmy sobie, jak on sobie poradzi na mapie obłędne bloki. Będziemy grali solóweczki. Pierwsza skrzyneczka, obłędne bloki. Jaka to jest mapa? Czekajcie. Czy ta mapa to nie jest przypadkiem, że na Majnie są takie krzaki? Tak jest. Tutaj są krzaki i będzie, powiem wam, chyba... O, ciężko. Nikogo nie ma. Dziwna sprawa. Daryl? Czy mi się wydaje? Kurde, Daryl. Ja muszę uciekać. On mnie robi. On mnie robi jak coś od razu. Aj, tak rzuciłem w tą skrzynkę. Nie mogę jej wziąć, bo ten Daryl mnie od razu podjedzie. No i muszę uciekać. On ma ulta. On tego ulta by wykorzystał w mgnieniu oka Nita. Dobra, tą Bibi teraz petardujemy. Szybko, 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 szybko. Bibi, gin! Ach, ta Bibi. Ej, i teraz już nie będę miał szansu mnie jej podjechać. Czy dam radę? Padła. Tutaj tą Rose jeszcze. Bomba, bomba, bomba. Jeszcze raz Farel. Dobra. Widzieliście, jak się wyjaśnia oponentów? Szybka kontra Spike'em. Wielkie starcie na szybko. Nie spodziewałem się tego. Nie wiem, co za postać. Obawiam się, że to będzie Daryl. Kurczę, nie zdążyłem spojrzeć... Nie, pam. Nie zdążyłem spojrzeć w lewy górny róg, żeby się dowiedzieć, co to za postać. Dobra, przeczekamy ją troszeczkę. Cofniemy się tak do tyłu, żeby nie zobaczyła mnie po prostu przez ścianę, jak się zbliży tej ściany. Trzeba ryzykować. Pierw rozwalmy jej tureta. Rzućmy jej teraz trutkę. No i... Jednak się udało. Myślałem, że będzie ciężkie, ale... Easy win. Plus 7, nice. Zagrajmy może sobie El Primo. Powiem wam, że El Primo chyba jeszcze nie grałem na żadnym odcinku, więc dzisiaj jest taki w sumie debiut El Primo. No zobaczmy. Skrzynek dosyć w koło dużo. Mamy też Franka. Dawid Frank. XD. Dobra. Francesco. Wiesz, że ty ze mną szans nie masz, nie? Na blisko. Wiesz o tym, czy nie wiesz? Czy mam cię uświadomić? No. Szybciutka akcja. Więc jeżeli gracie El Primo, nie bójcie się Franka. Frank na blisko wam nic nie zrobi. Bójcie się, nie wiem, Bula. Bójcie się Rose'y. Okej. Kurde, ten Karol nie jest głupi. Ja bym to zrobił tak. Oni tu robią El Primo. Mogłem trafiać. Dobra, i tutaj jest szybki tego El Primo. Zawijamy Power Cubes. Bomba na Karla. Bomba, bomba, bomba. Ucieka kołowrotkiem i niestety mi nawiał. Dobra, mamy 7 Power Cubesów. Jesteśmy koksami na tej mapie w sumie. Dynamike na ulciku. Chce się teamować z tą postacią u góry. Ten Karl chce podjechać Majka. Ło! Było blisko. Śmigło mi koło ucha, twoje śmigło. No i ja go zamykam tu od dołu. No i gościu już jest zestresowany. Pyk, pyk. Tu go Michael podjeżdża. Bomba, bomba. Moje cuby. I Eluwa. Eluwa, Fareluwa. Pyk, 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 pyk. Michael, Mikey, chodź tu. Mini, mini, mini. Come on, come on, come on, come on. Dzięki. I łohohohohoho. Proszę pana. Tak się nie bawimy, tak? Tak się nie bawimy. Rzucaj cały czas, mordo. Rzucaj cały czas. Niech ci te HP nie leć. Nie rośnie. El Primo. Nie trafiłem. Bomba, 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 bomba. Bym sobie na nim ulta nabił, chciałbym go El Primo zgasić, ale nie wiem, czy mi się uda tak. Wiecie? Niech on strzeli tego ulcika. No jest słaby, no gościu, no. Damy mu trochę. Pożyć, pyk, pyk. Dobra, 290 HP. No weź się ulecz, wariaci, ja chcę cię El Primo zgasić, bo nie mam na czym ulta nabić. Mordo. 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 Co on robi? Wariat.
No wariat. Naprawdę? Naprawdę byłeś takim kocurem? Zatrzymujcie się, jeżeli uciekacie przed kimś i macie mało HP, nie atakujcie, bo wtedy życie nie rośnie. Co tu się stało, że tak długo mnie dołączało, aż... Samo grało? Dobra, trudno, mamy Daryla. Nie wiem jak tam Daryl właśnie na pierwszym, już ma w sumie go na drugim jest. Czy on mi da radę, czy nie? El primo! Bum! I co wariacie, oddawaj te cube, jak on zwariował chyba, co? Jak on zwariował. Idealny timing miałem z tym skokiem. Prawie, żem go znokautował. Lubię takie nokauty. O, tu jeszcze Rico. Rika trzeba się bać. Powiem tak, Rika trzeba się bać. Ja go nie będę zabijał, tego Rico. Bo ten Rico prędzej wyjaśni tego Franka niż ja. Nie wiem, czy ten Frank... Aha, Frank poszedł do góry. Na spokojnie. To take it easy. Przejdźmy się niżej, może ktoś jeszcze tutaj skrzyneczki jakieś nie otworzył, dla farelki nic nie zostało, jakieś ochłapy. 7 zadymiarzy do końca. Rico nieudolnie próbuje mnie trafić, właśnie trafił, ma ulta nabitego i zróbmy to ciekawie. O, 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 o. No, już. Potrenowałeś tym ultem trochę. Znikam w krzakach i elo wariancie. To jest spajki. Spajki walczy z Frankiem, który jest na 6. I ja go nie chyba znokautuję. Uciekam! Primo! Bum, bum, bum! Spike, spike! Ajajajajajajajaj! Nie udało się, ale i tak moim zdaniem spoko, gierka. Dobra, moi drodzy. Nie zawsze się wygrywa szybki teraz win i do spania, że tak powiem. Okej. Okay. Kolejna skrzyneczka. Muszę w ogóle zacząć kupować jakieś skiny do tych postaci, bo na tym El Primo nie podoba mi się w ogóle. Ten podstawowy skin jest no słaby, nie oszukujmy się, ale tak zawsze robią twórcy gier, że podstawowe skiny są słabe. Po to, żeby kupić, nie? Marzy mi się mega ta świąteczna Penny, bo ona jest naprawdę super. Kolcik. Kolcik. Wow, 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 kolcik. On teraz mnie trafi i ma ulta, nie? Ale chyba nie zdąży! Nie zdąży. Dobra, na szczęście. Zregenerujmy sobie życie. Bu pójdzie do skrzynki. Tak, poszedł do skrzynki, ale go tutaj szybko błokieć. Bomba, kołowrotek, uciekamy. Cuba nie zebrałem, mam 5. Daryl ma też 5. Niech podejdzie, niech podejdzie. Nie dam rady tak. Muszę tego obijać i uciekać. Mam jeszcze jeden strzał i mam ulta. W razie czego mogę uciec albo znokautować kogoś z góry. Dobra. Aha. Karl. Karl, przepraszam. Daryl, którego wystraszyłem i go teraz Mortis podjeżdża, ale chyba ten Daryl... nie, myślałem, że go będzie ultował, ale niestety nie. Chyba nie miał już amunicji. My sobie tu poczekamy. O kurde, na 8. Tego... Dobrze, dobrze, dobrze. Bomba, bomba. Dobra, dobra, dobra. Farel, dawaj, dawaj, dawaj go. On na 8 jest, dawaj, dawaj. Pięknie. El Primo! Aj, uciekł mi Mortis od El Primo. Chciałem się zemścić tak kozacko, ale niestety się nie udało. Gdzie te są bomby? Bomba, bomba, bomba. No i co? Ty żeś wariacie narobił. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie stawić łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Przypominam, za każde 4000 łapek otwieramy jednego megaboxa w następnym odcinku. Nie zapomnijcie wbić na kanał mojej dziewczyny JJ, do której link znajdziecie w opisie. Odwiedźcie również mojego Instagrama, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!